Niektórzy też przypominają taki fragment z księgi proroka Ezechiela, który opowiada o tym, że w Jerozolimie, która miała być zburzona, Pan Bóg kazał aniołowi wypisać na czołach wybranych ludzi literę tau, która ma formę krzyża. Czyli na czole zostali oznaczeni krzyżem. Krzyż to jest imię Boga. Krzyż to jest znak Jezusa Chrystusa. Każdy z nas ma to wypisane na czole. Każdego Bóg nas takim widzi. W każdym z nas Bóg widzi swojego Syna, swoje dziecko. To jest nasz największy tytuł do chwały, że Bóg w nas widzi odbicie swojego jednorodzonego Syna. Zawsze to mówię na tym cmentarzu w czasie tej mszy świętej. Dla Boga nie ma anonimowych ludzi. Dla Boga nie ma kogoś, kto ma na imię NN. Bóg zna wszystkich po imieniu. I to imię, pod którym Bóg zna każdego z nas, to jest imię Jego Syna. Dobrze jest całą tę historię biblijną przejść właśnie od Kaina aż po Apokalipsę, żeby zobaczyć, jakimi Bóg nas widzi. Nawet gdybyśmy tę najgłębszą prawdę o nas na wiele sposobów przykryli, nawet gdybyśmy ją zarzucili naszymi błędami życiowymi, naszymi grzechami, naszymi słabościami, naszymi złymi decyzjami, naszymi przestępstwami, cokolwiek, nie? Czymkolwiek byśmy tej godności największej w sobie nie przykryli, to Pan Bóg ma taki wzrok, że ciągle widzi w nas swojego jednorodzonego Syna.